Karbarnia remisuje 2-2 z Wisłą Kraków w przedostatniej grze kontrolnej przed rozpoczęciem rundy wiosennej. Jest pan zadowolony z tego sparingu? Powiedziałem w szatni, że to jest taki słodko-gorzki sparing, bo z jednej strony graliśmy fajny mecz i pierwsza połowa i fragmentami też długimi, druga połowa była w naszym koloniu grą taką dobrze zorganizowaną, taką jaką chcemy. Oczywiście były błędy indywidualne, ale jeśli chodzi o pomysł i realizację tego pomysłu i sposób grania, to uważam, że wyglądało to bardzo dobrze. Natomiast nie mogę sobie zmysłowić, że możemy w takim meczu stracić dwie bramki i to jest kolejny taki mecz, gdzie powtarzają się sytuacje z jesieni, gdzie po prostu bardzo łatwo nam strzelić bramkę i to jest nasz problem i to się niestety utrzymuje i na tym musimy jeszcze cały czas pracować, bo to jest ta gorycz, która przeze mnie teraz przemawia, że w meczu, w którym przeciwnik, mocny przeciwnik, bez dwóch zdań, ale potrafiliśmy bardzo długo tego przeciwnika odrzucać od własnej bramki, strzela nam dwa gole i to mnie naprawdę martwi i nie mogę przejść do porządku z taką sytuacją. Czasem mogą być wykreowane sytuacje, lecz niekoniecznie wykorzystane. No tak, ze skutecznością nie jest najgorzej, ale też mogło być lepiej, zwłaszcza, że mieliśmy taki moment przy stanie 2-1, zaraz po bramce na 2-1 mieliśmy sam na sam na 3-1, można było ten mecz, wydaje mi się, zamknąć, ale oczywiście, wiadomo, przeciwnik też wysokiej klasy i ten sparing był dla nas dużą, dużą wartością, bo graliśmy przeciwko zawodnikom, którzy lata dzień będą występować, część z nich na pewno na poziomie pierwszej ligi, więc takie duże wyzwanie, ale myślę, że podołaliśmy i pokazaliśmy niezły futbol momentami. Dziś było już mniej zmian, tak jak pan zapowiadał. Czy ta wyjściowa jedenastka powoli się krystalizuje na mecz ligowy? Tak, myślę, że tak naprawdę w głowie gdzieś rodzi nam się już pomysł na pierwszą jednostkę. Oczywiście to nie oznacza, że to będzie ten sam skład, który wstąpił dzisiaj, bo mam jeszcze też kilku kontuzjowanych graczy, więc paru chłopaków jeszcze wróci. Ale wydaje mi się, że jestem już bliżej niż dalej, jeśli chodzi o decyzje personalne na odniesienie pierwszego meczu.